On się boi jak każdy dyktator do każdego podobny, boi się o siebie osobiście, o swoje zdrowie, życie, swoich bliskich i swój biznes. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Putin żyje w strachu i widać to po jego zachowaniu i po tym, jak mówi. I jedyny sposób na to, żeby szybko przerwać tę wojnę, to jest faktycznie, jeżeli go usuną jego najbliżsi. Oni to zresztą już wiedzą, tego nie musimy im mówić. Naprawdę jestem przekonany, że wszyscy generałowie, Szojgu, Gerasimów, wszyscy, którzy tam go otaczają, wiedzą, że jedyny sposób uratowania Rosji od kompletnego rozkładu i rozpadu i utraty reszty czci, to jest usunąć Putina jak najszybciej. Bo jeżeli ta wojna jeszcze trochę potrwa, to przecież będziemy mieli na stole rzeczy, o których się jeszcze niedawno nikomu nie śniło. Zarówno rozpad Federacji Rosyjskiej, bo moim zdaniem ruchy odśrodkowe będą bardzo poważne. Druga sprawa, wyrzucenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest nie do pomyślenia w ogóle, że państwo, które miało w skali światowej gwarantować bezpieczeństwo, na naszych oczach wyprawia takie rzeczy jak Putin. Kolejna sprawa, inne organizacje międzynarodowe, na przykład OBWE. Przecież to wszystko jest stan tymczasowy. Jeżeli Putin będzie dalej sobie tak robił, jak sobie robi, to doprowadzi Rosję do tego, że będzie państwem ośmieszonym, pozbawionym czci i płacącym reparacje. Oni muszą wziąć pod uwagę, że będą płacić reparacje. To nie chodzi o to, że będą płacić tam za te jachty. Za jachty też należy je skonfiskować, ale Rosja musi po tej wojnie płacić wiele lat reparacje za zniszczoną infrastrukturę. Mam dosyć i myślę, że państwo też macie tego dosyć, że Putin robi co chce, rozwala miasto gruzińskie, ukraińskie jakieś, a potem politycy unijni czy amerykańscy wspaniałomyślnie mówią, a my teraz będziemy płacić. Tak, super, na rozwój Ukrainy trzeba będzie zapłacić, na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej to trzeba już zrobić, ale Ruscy muszą zapłacić normalne reparacje wojenne za zniszczoną infrastrukturę. Bo jak się od nich tego teraz nie wydusi, a już zawczasu im tego nie powie, bo trzeba to już teraz mówić, no to oni po prostu będą robili tak i drugi, i trzeci, i czwarty raz i jeszcze jakiś inny dyktator się pojawi, który podobnie postąpi. To jest kwestia moralna. Muszą płacić. Jakie są szanse na odsunięcie Putina od władzy, na to, że to jego środowisko się na to zdecyduje i jaka to jest perspektywa czasu? Ja wiem, że to trudno odpowiedzieć na takie pytanie, ale jak pan myśli? Ale myślę, że tutaj trzeba odpowiedzieć uczciwie. Tego naprawdę nie wie nikt, dlatego że do pewnego momentu Putin siedział na Kremlu i jeszcze tych informacji trochę było więcej. Później prawdopodobnie zaczął się już chować. Mówi się o tym, że on jest gdzieś tam na Uralu schowany w jednym schronie, w drugim. To też służy temu, żeby on troszeczkę odciął się od jakiejkolwiek możliwości obserwacji zewnętrznej jego stanu, jego sposobu bycia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Putin nie jest w takiej obsesji autokraty, który boi się już swojego cienia, boi się każdego swojego współpracownika, no bo oczywiście, że to nie jest tak, że Ukraina wygrała i może największym błędem byłoby dzisiaj powiedzieć, że Ukraina wygrała, pijemy szampana i zapomnieć, to byłaby tragedia, bo przed Ukrainą duże problemy jeszcze, ale prawdą jest, że Putin nie osiągnął swoich celów ani w bitwie o Kijów, ani w tej pierwszej fazie wojny, ani teraz w czasie bitwy o Donbas. On nie osiąga swoich celów. On czuje się prawdopodobnie, patrząc w oczy tym swoim współpracownikom, kompletnie ośmieszony. On musi udawać kogoś innego niż jest. Nie tak sobie to wyobraża. Proszę zwrócić uwagę, ile mówiono, jaka będzie parada 9 maja, co było 9 maja. Pokaz tego samego, co pokazuje co roku, tylko trochę mniej. I wielkie problemy na każdym możliwym polu. A czeka nas jesień. A wie pani, co będzie jesienią? A jesienią będzie wielki kryzys żywnościowy, dlatego że i z Ukrainy, i z Rosji będzie trudniej i wyprodukować, i wywieźć, wyeksportować zboże. Będą ogromne problemy w krajach arabskich, w Zatoce Perskiej, które są odbiorcami produkcji rolnej z Rosji i Ukrainy. To się dopiero zacznie. Więc przed Putinem naprawdę duże problemy i ogromne naciski od wielu ludzi, którzy dzisiaj być może jemu się wydaje, że mu sprzyjają, bo nie potępiają wyraźnie jego działań. To dopiero początek. Także końca Putina można się spodziewać każdego, ja bym powiedział tak, każdego ranka, kiedy się budzimy i przeglądamy w internecie czy w telewizji informacje, możemy się spodziewać, że przyjdzie ta informacja, że coś tam się Putinowi nie powiodło i że coś nie poszło. Ja się boję takiego scenariusza, o którym pan też wspomniał, że w tej chwili wszyscy przejdą znowu do porządku dziennego nad tym, co się dzieje w Ukrainie. Putin się trochę schowa, wszyscy zapomną. Nie martwi pana to tempo wprowadzania sankcji i tego, że one jednak są wciąż dziurawe, a minęło już przecież tyle czasu. Sankcje zwykle, ja się tym jako historyk interesowałem, trwają długo, wprowadzanie sankcji, dlatego że druga strona omija sankcje. Mamy duży problem z omijaniem sankcji przecież.
Jeżeli chodzi na przykład o SWIFT, mógłbym tu wejść w szczegóły techniczne, to jest tak, że rosyjskie banki próbowały się rozliczać ze swoimi dostawcami na przykład na Zachodzie, także poprzez działania za pomocą faksu, jeszcze kiedy z czasów, kiedy jeszcze nie było SWIFT. Więc oni cały czas omijają sankcje, więc trzeba docisnąć sankcje SWIFT na te dodatkowe 3 banki. Wchodzimy już w takie szczegóły, a oprócz tego... No tak, tego, na te największe, między innymi Sberbank, te właśnie, które, tak, że tak powiem, są kluczowe dla Putina. Ale to jeszcze nie koniec, bo trzeba jeszcze zrobić jedną rzecz, czyli trzeba karać tych, którzy łamią sankcje i obchodzą sankcje, i rządy, które na to pozwalają. I trzeba się dokładnie przyglądać tym rządom, które w tej chwili są na takim przeczekaniu, szczególnie Francuzi. Będziemy mieli problem z Francuzami, no ale teraz mamy największy z Węgrami, dlatego że Węgrzy de facto fałszywie blokują te sankcje. Potem jeszcze nawet u nas przedstawiciele rządu, którzy nie mogą się odkochać od Orbana, często mówią, że Orban jeszcze niczego nie zablokował, bo Orban robi tak jak teraz, czyli mówi, ja nie blokuję sankcji, tylko od razu mówię, że nie będę za nimi głosował. No i wtedy tam Ursula von der Leyen boi się położyć sankcje na stole, no bo wie, że ktoś będzie przeciw i oni uprzedzają. No tylko, że teraz dochodzi do takiej sytuacji, że Orban powoli staje się no, reprezentantem, takim cichym ambasadorem Putina w Unii Europejskiej i to zaczyna naprawdę niedobrze wyglądać. A koniec ale będzie Ursula, tak. Ursula von der Leyen wczoraj mówiła, że są postępy, że są postępy w rozmowach z Węgrami. Nic pan w to tak nie złości, jak to cackanie, nic mnie tak nie złości, jak to cackanie się z Orbanem, bo mam w głowie te dzieciaki w Azowstalu, które ginęły, mam w głowie te bombardowane szkoły i mam w głowie tego cynicznego Orbana i widzę po prostu, jak on by nas zdradził, jakby tylko mógł. No dobrze, ale co z nim zrobić, panie pośle, co z nim zrobić? No teraz cisnąć i dyskutować. Na szczęście ja nie jestem Ursulą von der Leyen, nie muszę z nim gadać. Z nim, ani z tym jego CR. To i mówię to tak na proste wyrazy, po prostu jakbym tłumaczył komuś bliskiemu. Strasznie nieuczciwy człowiek i strasznie nieuczciwa polityka. Krwawa polityka, która pokazuje, że jakbyśmy tylko w czymś od niego zależeli, natychmiast by zdradził. No to sama ekipa rządząca miała okazję się przekonać, jak obiecywał. Jeszcze to teraz go w kółko. Przy okazji Donalda Tuska, jak obiecywał im poparcie i oczywiście się wycofał, jak to zawsze robił Orban. Panie pośle, jeszcze na koniec chciałam pana zapytać o tą sytuację z ambasadorem rosyjskim, który został oblany farbą w kolorze krwi, co miało symbolizować właśnie ofiary. Jak pan ocenia to zachowanie? Pan ambasador był wyjątkowo, wydawał się przynajmniej, zadowolony z tego faktu. Sytuacja jest banalnie prosta. My powinniśmy byli dawno powiedzieć ruskim, żeby ambasador sobie pojechał do Moskwy. To nie jest czas na to, żeby go tutaj pielęgnować w Warszawie i chronić. Po prostu on jest człowiekiem, który cały czas prowokuje politycznie, udziela jakichś bezsensownych wywiadów, opowiada te kłamstwa kremlowskie. Po co my go mamy tutaj wysłuchiwać? Co wynika z tego? Przecież sprawa jest prosta, on powinien wrócić do Moskwy. Stosunki dyplomatyczne na czas, kiedy Rosja prowadzi taką wojnę przeciwko naszemu sojusznikowi, wystarczy, żeby były na poziomie jakiegoś tam niższego dyplomaty, chargé d'affaires, to absolutnie jest wystarczające, naprawdę. A ambasadora trzeba jak najszybciej pożegnać, bo będziemy mieli z nim tylko kłopoty, bo on będzie dalej prowokował, będzie szukał dziury w całym, będzie chuliganił po Warszawie, a trzeba będzie go bronić, no bo wiadomo, że to jest kwestia też godności, powagi państwa polskiego, żeby chroniło akredytowanych dyplomatów. Dla Rosji nie ma zasad, trzeba się tego nauczyć, musimy się tego wszyscy nauczyć. Właśnie czytam przed chwilą, że tym wszystkim, którzy są na listach sankcyjnych, mówiliśmy o sankcjach, no to Ławrow chce wydawać teraz paszporty dyplomatyczne, zamówili tam chyba 100 tysięcy paszportów dyplomatycznych. No czy pani sobie to wyobraża? Że co oni wyprawiają? Po prostu powinien jasno dostać sygnał, jedziesz do Moskwy, nasz ambasador jest moim zdaniem w ogromnym zagrożeniu w Moskwie i też trzeba go dla jego bezpieczeństwa poprosić, żeby jakiś czas mieszkał w Warszawie, utrzymywać techniczne kontakty dyplomatyczne na niższym szczeblu. To jest absolutnie wystarczające na ten czas. Panie pośle, jak pani widzi, na koniec właśnie... Halo, bo się teraz trochę przerwało. O, teraz jest pan. Dla Rosji nie ma zasad, tak pan mówi. A nie odnosi pan wrażenia, że świat się właśnie cacka przez cały czas z Rosją, próbując ją traktować no, jak jakieś prawie demokratyczne państwo? Rosjanie są bardzo sprawni w budowaniu tych swoich mitów i tych kalek. Proszę zobaczyć, nawet ja, chociaż jestem tak krytyczny i zawsze byłem krytyczny, jak pani pamięta, to przecież ja też uważałem na przykład, że oni są jednak dość silni. Proszę zobaczyć, jak Anglosasi reagowali na aneksję Krymu.
namawiali Ukraińców, żeby nie walczyli, bo każdy się bał tej ich wojny. No i teraz mamy te ich zdezelowane czołgi, to ich szaleństwo, trzeba już dawno cisnąć. I to jest jedna nauka w polityce. Naprawdę, jak się ma poczucie, że ma się rację i jest się po słusznej stronie, po stronie jakichś elementarnych zasad życia międzyludzkiego, trzeba cisnąć, nie zostawiać. Trzeba było doprowadzić do tego, żeby Czeczenia wyszła z Federacji Rosyjskiej. Rosja by się wtedy stała normalnym państwem, które by się ucywilizowało, a nie żyło tylko ze sprzedaży surowców, z których pieniądze dostawali oligarchowie. Nie widzielibyśmy tej ruskiej nędzy teraz, tych biednych ludzi zaszczutych przez Putina, opowiadających głupoty przez jego propagandę. Byłoby wszystko inaczej. Naprawdę trzeba czasem w polityce proste wyrazy, proste wartości, podstawowe rzeczy i będzie lepiej. I to mam do powiedzenia tym politykom, którzy teraz się trochę tam już zmęczyli wojną. Nasze zadanie jest teraz nie zostawić tego tak, bo Putin pójdzie dalej. Trzeba go teraz zatrzymać.